Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Od spodu na podnośniku. Dzisiaj pokażę Wam auto z takim napisem SS. I to nie będzie niemiecki samochód. Tu ma taki krzyż za odwagę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku Chevrolet Camaro SS z 2019 roku. Niezła sztuka, słuchajcie, 6,2 litra, prawilny silniczek V8. Ponad 450 koni i 600 niuta. Jest, tutaj to jest, to muchy, żeby zabijać o tym. Do zabijania much. Słuchajcie, akurat robimy serwisik tutaj, w tym samochodziku, olej, filterki. Jest to świeża sztuka, ponieważ ona ma bardzo mało przebiegu. Jakieś 20 tysięcy kilometrów albo mil. Naprawdę malutko. I tutaj taki bardzo fajny właściciel. Jeszcze sobie pogadaliśmy na temat tego autka. I mówi: Krisie, wskocz tu z kamerą, nagraj, to będę miał pamiątkę. No to nagrywam. Tutaj mamy taką biżuterię. Ładny jest lakier. Takie mamy felgi, ładne, Camaro, ale jak to Amerykaniec, hamulec nie za duży, nie szaleją oni z hamulcami. Słuchajcie, ale tu robotę to robi ten przód, nie wiem jak dla Was, no jest kosmiczny. Tutaj to trzeba uważać, żeby tego nie uszkodzić gdzieś tej łebki, żeby nie kopnąć tego przechodząc obok. Ale słuchajcie, ta morda, te oczy, patrzcie, fajne, ładne. Tutaj jest klimat. Można muchy zabijać, naprawdę. Jest czym. Słuchajcie, ja podniosłem autko, ale jeszcze Wam go nie pokażę. Muszę coś zrobić i zaraz będziemy nagrywać. Na razie jeszcze nie. Gdzie kątówka? O, dobra, teraz tutaj. O, Wy jeszcze tu jesteście? Cholera jasna. Wlewu LPG nie ma. A można by wstawić, to fajna benzynka, taka normalna. Można by wstawić jak najbardziej. Patrzcie tu, jakie takie czarne ślady. Tu są takie otworki do tego, żeby aby woda z wydechu uciekała. I tak właśnie tutaj ta woda ucieka razem z takim brudkiem. Z takimi spalinkami. Pas tylny, zobaczcie. Aluminiowy, blachura. Ale ta blacha, to wiecie, aż się prosi, żeby tu zrobić jakąś konserwację, bo ona jest taka, widać, że jest pokryta taką cieniutką warstwą farby i prosi, proszę, przykryj mnie jakimś woskiem ochronnym chociaż troszeczkę. No także mamy taki wydeszek, pojedynczy tłumik, dwa wyloty, duży, bardzo ładnie. Tutaj rdzy, to tam próżno szukać, nic się nie dzieje. Wszystko nowe. No to jest prawie nowy samochód. Ile tam on ma? Zaraz zobaczymy na licznikach, ile on ma. Okej, zawieszenie tył. Wielowahaczowe. Sprężyna oddzielnie. Amortyzator oddzielnie. Kurde, zacisk czterotłoczkowy. Jak na Amerykańca, to nieźle. Widać, że tarczo bęben, bo linka jakaś idzie w zwrotnicę. Cóż więcej? O kurde, nie spodziewałem się. Czyżby to był aktywny wydech? Klapy w wydechu? A jak one działają, to one muszą go przymykać po prostu trochę. No to fajnie, ładnie. Takie dwie przewodnice. Czyli sobie regulujemy głośność. A może nawet mają jakiś wpływ na moment obrotowy. Jeśli trochę tłumią, to zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem, muszę poczytać o tym. Patrzcie, tu jest ciekawa rzecz, bo tu jest dyfer tylny, co nie? Niby taki zwykły dyfer. Tu jest zamocowany w belce. Tutaj elektryczny siłownik od ręcznego. On ciąga za te linki silniczkiem elektrycznym. Ale tu patrzcie, rurki. I mamy takie dwie rurki. One idą do przodu. Bo z przodu jest chłodnica oleju z dyferencjału. Ale mi się to podoba. To jest takie super fajne. Miło jest na to popatrzeć, że jakiś inżynier, że ktoś mądry postanowił jednak w fabryce zrobić chłodnicę oleju do mostu, żeby on pożył dłużej, żeby wytrzymał pałowanie. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Tu jest prawa strona, tutaj jakieś elementy podwozia. Tabelka jest osadzona na takich czterech podłuchach.
Co nie? Czyli tak standardowo. I tu jeszcze idą takie wzmocnienia. Tu natomiast jest zbiornik. Zbiornik z tworzywa sztucznego. Nawet nie jest zdewastowany jak na Amerykańca. Tutaj próg. No nie ma korozji. Nie ma nawet śladów korozji, co nie? Wszystko jest idealne. Tutaj mamy wydech. Jakieś osłonki na wydechu. Średnica tu jest zacna, bo tu wychodzi jakieś, kurde, 2,5 cala na bank. Nieźle, nieźle. Tutaj mamy katalizatorki. Patrzcie, jak fajnie. Linka do skrzyni biegów. Słuchajcie, skrzynia biegów to jest ciekawa rzecz, bo to jest General Motors 10-biegowa skrzynia biegów. Słuchajcie, siódmy bieg to jest 1:1, natomiast ostatni, 10 bieg to jest nadbieg 0,64. To jest taki nadbieg. Nadbieg, można powiedzieć. Nadbieg. Tu katalizatorek. Patrzcie, filterek jeszcze oryginalny. Kto go kupił taki oryginalny? Tutaj, nie wiem, czy na chwilę nie przerwać tego nagrywania wam, wiecie. Jeszcze zobaczymy przegub talerzowy wału. Jeszcze nie porwany. Patrzcie, tam rdza. Widzicie na tej flanszy, jak rdza wychodzi. O, tu rdza na takiej śrubeczce. Temu mówię wam, nawet te nowe samochody kupujecie. Kurde, konserwacja, nie oszczędzajcie. Pojedźcie do jakiejś dobrej firmy, zróbcie porządną konserwację. Nie barankiem ze spraya, ale jakąś dobrą chemią. Odnawiajcie to co parę lat. Patrzcie tutaj. No, tu się robi takie rude, tu gdzie zgrzewy, co nie? Patrzcie, w miarę nowe auto. Warto to zabezpieczyć, bo to potem za ileś tam lat wam się odwdzięczy ten wydatek na konserwację, bo nie będziecie mieli zgniłego samochodu. A tak poza tym ładnie to wygląda. Rozruszniczek. Tutaj poduszka silnika taka dosyć duża. To aluminium takie tutaj wszędzie dosyć mocno utlenione. Ale to nic, no. Można by to pozabezpieczyć. Znowu ciągle gadam o tej konserwacji. Mam jakieś zboczenie na tym punkcie. Z przodu wielowahacz. Patrzcie, jakie te wahaczyki delikatne. A, tutaj patrzcie. Tutaj jest zmasakrowane. To już chyba od widlaka, wiecie. Kurde, powiem szczerze. Pogadam z klientem, hamuzę sugeruje może zmianę tych wahaczy, bo one są, kurde, tak dosyć mocno tutaj. Patrzcie, mocno zmasakrowane, mocno zgnębione. Tutaj chyba nie tknęło, ale do tego tknęło jednak. Chyba trzeba byłoby chociaż te proste wymienić. Bo szkoda by było, jakby taki wahacz pękł na przykład, nie? A widać, że coś tu na niego zadziałało, że jest taki wyorany. No jak to z Ameryki, pewnie jakimś widłakiem tam ładowali, rozładowywali. I patrzcie, tu już mamy jakąś chłodnicę, to nie chcę zgadywać, ale to chyba jest właśnie oleju z dyfra. Cała reszta chłodnic to jest oczywiście w pasie przednim, standardowo. Jeszcze rzut okiem na przednią zwrotnicę, bardzo prosta, bez żadnych fikołków, fajerwerków. Zacisk hamulcowy masywny, aczkolwiek średnica samego hamulca nie powala. Nie jest jakaś ogromna, nie jest jakaś ogromna tarcza. No, Amerykanie tacy są, oni hamulce zawsze robili w swoich samochodach takie na styk, można by powiedzieć. O i o. I tyle. I przechodzimy do dalszej części odcinka. A słuchajcie, już zobaczyłem, bo tu będą komentarze, że zniszczony samochód, że dotyka, że dotknięte do wydechu, słuchajcie, nie dotyka. Patrzcie, o kurde, nie dotyka, tam jest przerwa, rozumiecie to? Zobaczcie, tak na przodzie się skupiłem tego samochodu, ale on ma jeszcze bardzo ładny tył. Tu ma znaczek SS, co mi się bardzo podoba, taki ładny znaczek jest SS. Na pewno on ma takie znaczenie zupełnie stricte samochodowe. Nie znaczy nic innego, co mogłoby znaczyć na przykład SS, prawda? Tutaj zobaczcie. A tu patrzcie, jest kamera. Ukryta kamera w płetwie.
Oj, taka V8-eczka, to ona kosztuje trochę benzynki, musi łykać. Słuchajcie, a propos V8-eczek, to o czym Wam ostatnio opowiadałem, bo kupiłem sobie ubezpieczonko do Caddiego, do Audiczki. Słuchajcie, już dostałem zwrot 150 zł na moje konto. I tak samo Wy, jeśli kończy Wam się ubezpieczenie w Waszym samochodzie, sprawdźcie to. Macie tutaj poniżej link do Mubi, gdzie macie od profesora minus 150 zł od kwoty ubezpieczenia, które sobie kupicie. Ale pamiętajcie, że dostajecie też link polecający, dzięki któremu możecie zarobić 5 dyszek od każdej osoby, od każdego waszego znajomego, który z tego linku kupi sobie ubezpieczenie, tak do 2000 zł. Uwaga, przypominam też, że 24-25 czerwca na terenie targów w Kielce startuje impreza Mubi Dubit. Słuchajcie, będzie to gruba impreza tuningowa. Wstęp tam wszyscy, którzy kupią ubezpieczenie na Mubi, mają za free. A normalnie to bilety to droga sprawa. Dobra, słuchajcie, pora na standardowy test klameczki. Uwaga. Olo kliknęło, ej. Ładnie. Kurde. Kurwa. Słuchajcie. W ogóle nowsze samochody powinny być rozpatrywane podczas testu klameczki w innej kategorii, ponieważ tu jest pełno różnych plastików. Ale słuchajcie. Okej, mamy bezramkową szybę. To też ma swoje znaczenie, bo ja słyszę tę szybę przy zamykaniu, jak ona tak robi o tę uszczelkę, takie chlap, chlap. No ale słuchajcie, tu mu trzeba dać takie... No, trzeba dać takie uczciwe 8, ale 8 jest za to, że jest samochód w miarę świeży. Jeśli miałby duży przebieg, byłoby to już rozchlapane trochę. Myślę, że byłoby jakieś 6 wtedy. Ale jego ratuje to, że jest naprawdę świeży samochód, ładny stan. Jeszcze jest niewybite i ten dźwięk jest ładny. Przyjrzyjmy się teraz, co to jest. To jest skórka mięciutka, fajna taka. Tu jest twarde, plasticzek. Klameczka to jest plastik pokryty takim sreberkiem. To jest też plasticzek. Tu mamy kolorowy paseczek. Skórka, plasticzek twardy, miękkie skórka. Skórka i tutaj twarde. A tu otwieranie bagażnika. Tu mamy napis Camaro. Tu mamy ile pompować koła. Zobaczmy, jak fotelik wygląda. Taki fajny. Taki, żeby murzyn taki. Taki, aby otyły murzyn śmiało się zmieścił w tym fotelu i mógł eksploatować ten samochód. Typowy amkar. Zobaczmy, jak ja się będę czuł tutaj za kierownicą tego Camaro. Kurde, jak w bunkrze. Normalnie jak w bunkrze, jakbym był. Zabunkrowany jestem. Czyli to SS to nie bez powodu tam oni dali. To SS. Ciąży na nich ta przegrana. Jaka przegrana? Kto tu jest przegrany, mordziaki? Patrzcie, jakie wnętrze. Nie no, to już jest kokpit statku kosmicznego. Patrzcie. Tu jakieś monitory. Tu monitory. To biegi. Tutaj, ale fajnie, ale super. Uchwyty na kubeczki. Tam pasażer. Tu znaczek SS. Fotelik fajny. On z wentylacją jest? Tak, z wentylacją fotele, ale ekstra. Grzanie, wentylacja. No to mi się podoba. Ej, dobra, mogę jeździć. Head-up display. Guziczki, grzana kierunek. No tego się nie spodziewałem. Tu jest dobre wyposażenie w tym samochodzie. Jak na taki współczesny amerykański samochód. Nieźle. Wentylowana, grzana dupa. Grzana kierownica. W Camaro? W samochodzie dla murzyna amerykańskiego? Otyłego? Wow. To jest niezłe wyposażenie. Naprawdę. Dobra. Zobaczmy, czy da się uruchomić silnik. Patrzcie, komputer.
Action required. O, tu napis się wyświetlił. Patrzcie, jak ekstra są napisy. Start vehicle. Fajnie gada, co? Nieźle. Wskazóweczki jakieś świecą. Nie no, nieźle tutaj tych monitorów. Jeszcze tutaj ambientowe światełko. Tak, 21 463 km. Boże, to jego pierwsza wymiana oleju była? Hehe, nie no, na pewno nie pierwsza. Te nawiewy tutaj fajne, takie okrągłe. A, trochę mercedesikowe rozwiązanie. W mercedesiku tak jest. Patrzcie, nawet można kogoś... Dziecko można przewieźć z tyłu, jakieś małe, noworodka może. To co pewnie chcecie posłuchać wydechu. Patrzcie, jak ładnie świeci nam tutaj. I zobaczcie, tutaj silniczek wierny ideałom starych amerykańskich samochodów, czyli mamy dwa zawory na cylinder, mamy OHV-kę, czyli ten prosty taki rozrząd, jeden wałek w środku i pushrody. I oczywiście dużą pojemność, 6,2 litra, piękna sprawa. Proszę, tutaj taki olejek 0W40, bardzo dobry. Trzeba wlewać. Tutaj mamy serwo hamulcowe, tam jakieś kawałki kolektora wydechowego. To mi się zawsze podoba, powiem wam, w tych Amerykańcach. Ten dolot. Tutaj się nie pierdzielą. To jest rura, no to jest kanaliza normalna, nie? To jest taka rura, jak w sumie macie od kibla. Także tutaj za wiele nie wytuningujecie. Normalnie możecie sobie podjechać do sanitarnego. No, spróbować kupić jakąś, ale to już tam większej nie dostaniecie. To już jest maks po prostu, nie? Tutaj klocek wciąga w ułamek sekundy. Nie ma mowy. Jakie tu mamy jeszcze szmery, bajery, ekologia standardowo. Jakieś EGR. Patrzcie, jaka pompa wody. Śmieszna, wielgachna tutaj. Paseczek. Standardowo 6 pk. Drugi paseczek do klimatyzacji oddzielny 4 pk. Tu mamy kompresorek, tu mamy alternatorek. Trochę korozji takiej jest na tym silniku, nie wiem czy to widzicie. Tak utlenione jest to dosyć mocno. Zastanawiam mnie, dlaczego tak jest. Ale za bardzo, za wiele z tym się nic nie zrobi. Być może ktoś go mył już w miarę jak był ten samochód młody, już go ktoś przemył. O, to jest fajne. W każdym razie można by to zabezpieczać na przykład jakimś WD-40. No ale słuchajcie, no przecież ja nie powiem klientowi, żeby on tu zdejmował pokrywę i to psikał sobie WD-40. No tak raczej nikt nie robi. Znaczy ja bym tak zrobił, bo to by trochę to zatrzymało proces tego takiego utleniania. Patrzcie, to się taka mąka biała tu się zbiera. No to w zasadzie to nic złego, widzicie, proszek taki. To w zasadzie nic złego nie będzie, no po prostu będzie brzydko wyglądało. No kiedyś w przyszłości ktoś będzie jakieś śruby odkręcał, to generalnie ten tlenek aluminium, on puchnie i czasami się gorzej odkręca śruby, no i tyle. Tak poza tym to bardziej względy wizualne, estetyczne. Tutaj tak samo jak jest ten sterownik silnika tutaj schowany, no to też obudowa jego koroduje. A tak poza tym, słuchajcie, czekajcie, co to jest? Czy on jest aluminiowy, ten samochód? Tak, jest aluminiowy. O, tu nie jest. Tu jest, tu jest, tu nie jest. Tu jest stalowy, tu jest stalowy. Tu aluminiowy. Tu stalowy. Tu stalowy. Tu aluminiowy. Tu stalowy. Czyli tak patrzcie, po nowoczesnemu zrobione. Tutaj jeszcze taki macie rarytasik. Wylot. Wylot czy wlot tego powietrza? Chyba wylot bardziej. Mi się wydaje, że te otwory wyciągają powietrze z przedziału silnikowego.
do góry, jak to trafia, w którym to jest miejscu. Tutaj trafia, czyli za chłodnicę. Czyli jakby wentylacja przebiega tak, że wchodzi tędy przez chłodnicę i out przez maskę. Fajny feature, fajnie to jest zrobione. To jest jeszcze zrobione tak porządnie, po staremu, po męsku, ten silniczek i ogólnie cały ten samochód. No ma takie fajne feature, nie jest taki, wiecie, jakich słów użyć, dobrać, aby teraz nie obrazić jakiejś grupy społecznej. No i zrobione tak solidnie, po prostu solidnie, fajnie, tak przystosowane do pałowania, a nie zrobione na sztukę, dziecinnie, tak żeby tylko był i się zepsuł zaraz i żeby właściciel płakał. Fajny sprzęcik. Polecam, kupujcie sobie takie Camaro. Tylko koniecznie musi być SS. SS musi być. Samochód musi być SS. Wy nie wstępujcie. Dzięki za oglądanie.